Hejka kochani, witam się z Wami serdecznie kolejnego dnia vlogmasów. Wczoraj nagrywałam Wam filmik o włosach, ale niestety zabrakło w tym filmiku czasu na historie włosowe. A naprawdę one są śmieszne, więc postanowiłam dzisiaj Wam je przedstawić. I przy okazji malowania się będę Wam opowiadać swoje historie. Dzisiaj do pracy idę tylko okazjonalnie. Mamy Mikołajki w pracy, będzie rozdawanie prezentów, więc ja również zostałam zaproszona. Wyszykujemy się wspólnie, a przy okazji poopowiadam Wam moje historie włosowe. Więc tak jak Wam mówiłam w poprzednim filmiku, rano przed szkołą czesał mnie mój tato, ponieważ on pracował na stałe nocne zmiany i codziennie rano to on wyprawiał mnie i mojego brata do szkoły. Ja miałam bardzo długie włosy, ponieważ wiadome, wszyscy rodzice zapuszczali dziewczynkom włosy do komunii, moi również tak robili, więc moje włosy sięgały praktycznie do tyłka. Tak jak Wam mówiłam, moje włosy plączą się, więc jest je ciężko rozczesać. Kiedyś nie było żadnych ekstra szczotek, żadnych płynów, żadnych odżywek, więc niestety te włosy były przesuszone, były poplątane, no a mój tata po prostu na siłę, grzebieniem i to takim małym, czesał po prostu mi te włosy, wyczesywał aż na gładko i codziennie miałam tą samą fryzurę, spinał mi włosy tutaj na czubku i gładko je zaczesywał, codziennie była fryzura na cebulę. Prosiłam go niejednokrotnie, żeby uczesał mnie w jakiś inny sposób, no ale niestety nie miał żadnych zdolności fryzjerskich, więc codziennie moja fryzura wyglądała tak samo. Oczywiście po kilku godzinach w szkole wszystkie włosy spod tej gumki mi wychodziły i przychodziłam do domu już rozszczochrana. Dlatego mój tata zapewne doskonale o tym wiedział, dlatego spinał moje włosy i gumką z opony. Tak jak Wam mówiłam, jest to moja trauma z dzieciństwa, czesanie włosów. Naprawdę możecie się domyślać, jak bardzo to bolało i ile włosów przy takim czesaniu wypadało. Ale to nie było najgorsze, właśnie taka sama codziennie fryzura była gorsza. No ale dobra, no ojciec nie umiał, nie czesał, no i tyle. Najgorzej było przed komunią. Ponieważ jak widzicie, moje włosy z natury są proste, a to, że są grube i gęste, sprawia, że również są ciężkie. Więc nakręcić je to naprawdę jest wielka sztuka. Przed komunią całą noc spałam na papilotach, rano się obudziłam, włosy były lekko skręcone. Wszyscy zajmowali się tylko i wyłącznie moimi włosami, ponieważ kiedyś do komunii wszystkie dziewczynki miały włosy nakręcone, miały piękne loki, wianuszki. Na moje włosy, moje sztywne druty nie chciały w żaden sposób się nakręcić. Po tych papilotach były tylko zmierzwione, jeszcze gorzej było je rozczesać, no ale z lokami nie miało to niestety nic wspólnego. Więc znów umyli mi głowę, nakręcali włosy mi na wałki, na gorąco, na lokówkę. Przez chwilę te loki się utrzymywały. Niestety po paru godzinach już te loki oklapły i moje włosy wyglądały jak siano. Więc drugie takie zdarzenie z dzieciństwa, które właśnie wspominam nieszczególnie, to było modelowanie moich włosów do komunii, żeby je nakręcić, a żebym wyglądała po prostu. Ja już troszeczkę zaczęłam malować się poza kamerą, żeby nie tracić czasu i żeby te historie włosowe mi nie umknęły i żebym żadnej nie pominęła.
Więc widzicie, takie oto perypetie z moimi włosami. Tak jak Wam mówiłam, w mojej rodzinie wszyscy mają gęste i właśnie grube i sztywne włosy, więc no ja te włosy odziedziczyłam i niestety takie już są. Później, jak już byłam nastolatką, postanowiłam bardzo poeksperymentować z moimi włosami. Ja jestem naturalną szatynką. Moje włosy mają naturalnie ciemny pigment, więc wszelkie ich rozjaśnianie nie ma najmniejszego sensu, ponieważ no, trzeba to robić wielokrotnie, a to bardzo wysusza włosy. Rozjaśnianie ogólnie bardzo niszczy włosy, a jeśli do tego macie taki rodzaj włosów jak mój, właśnie z ciemnym pigmentem, no to wasze włosy rozjaśniają się bardzo ciężko. Więc po co walczyć z naturą? Jeśli jesteście brunetkami, szatynkami, to pozostańcie przy swoim kolorze. Natura wiedziała, co robi, dając wam taki właśnie kolor włosów, bo taki pasuje widocznie wam najlepiej. Niektóre osoby mają włosy innego rodzaju, gdzie ten pigment jest delikatny, no i wtedy one się lekko rozjaśniają i zaraz po farbowaniu blondynki mają piękne, platynowe włosy, ale wiecie, jak to jest. Jak ktoś ma proste włosy, to chce kręcone. Jak ktoś ma kręcone, to chce proste. Blondynka chce być brunetką, a brunetka chce być blondynką. No i cóż zrobić? Kobieta zmienną jest, więc wiecie. Właśnie gdy zdałam do szkoły średniej, miałam 15 lat, postanowiłam zmienić coś w swoim wyglądzie. Więc wraz z koleżanką kupiłyśmy sobie rozjaśniacz. Nie wiem, czy ten rozjaśniacz jeszcze jest dostępny. Była to Biondella. Były to preparaty fryzjerskie używane w salonach. Kupiłyśmy sobie te rozjaśniacze i postanowiłyśmy zrobić właśnie z siebie blondynki. Moja mama była w pracy, więc ja ochoczo zrozjaśniłam sobie te włosy. Oczywiście, tak jak Wam mówiłam, moje włosy przy ciemnym pigmencie bardzo ciężko się rozjaśniają i trzeba to robić stopniowo. Absolutnie z ciemnych nie wyjdzie nam na drugi dzień biały. Więc moje włosy były koloru żółtego, dokładnie koloru takiego małego kurczaka, jak się dopiero urodzi. Taki dosłownie miałam kolor włosów, taki biało-żółty. Na pewno nie miało to nic wspólnego z blondem, który był przedstawiony. Tak jak Wam mówiłam, ja do rozjaśnienia włosów zastosowałam Biondelę. Był to preparat stosowany w salonach, naprawdę bardzo, bardzo silny i nie do stosowania w domu. Więc miałam bardzo wiele szczęścia, że moje włosy na tym zbytnio nie ucierpiały. Ale dla mnie wtedy nie to było najstraszniejsze. Najstraszniejsze było pokazanie się mamie. Położyłam się spać po tym farbowaniu i zakryłam głowę kołdrą. Niestety mój młodszy brat poczekał na mamę, aż ona wróci z pracy, i mnie wykablował. Powiedział jej, że ja zafarbowałam sobie włosy. Więc mama przyszła do mojego pokoju, odkryła kołdrę, no i zobaczyła, że tam zamiast ciemnych włosów na poduszce leżą jakieś biało-żółte. Oczywiście nic nie powiedziała, ponieważ moja mama jest bardzo tolerancyjna. Na drugi dzień bardzo się ze mnie śmiała, ponieważ, tak jak Wam mówię, ten kolor, który miałam na włosach, w ogóle nic nie miał. Od tamtego nieszczęsnego farbowania minęło już naprawdę wiele, wiele lat. I zmieniałam kolor włosów bardzo często. Miałam włosy od platynowego blondu po takie jak teraz czarne. Nosiłam mahoń, różne odcienie kasztanu. Miałam też pasemka. Naprawdę moje włosy przeszły wiele, wiele metamorfoz, ale najlepiej czuję się właśnie w ciemnych. I myślę, że taki kolor najlepiej mi pasuje. Tak jak Wam powiedziałam, natura stworzyła nas tak,
że dała nam włosy najbardziej pasujące do nas. No więc ja pozostanę przy swoich ciemnych włosach, na pewno nie będę zmieniać ich koloru, a gdy będę chciała wyglądać inaczej, mam w szufladzie kilka perułek. Jak chcę być blondynką, zakładam blond perułkę, jak chcę pasemka, mam również taką perułkę i nie narażę swoich włosów więcej na takie koszmary. Nie wiem, czy Wy też tak macie, jeśli macie podobne historie do moich, no to piszcie w komentarzach, chętnie usłyszę Wasze... Opowiem Wam jeszcze jedną historię, ale to już będzie historia stricte nie zadzieraj z fryzjerem. Gdy miałam 18 lat i miałam wyrobić swój pierwszy dowód osobisty, chciałam naturalnie mieć bardzo ładne zdjęcie w dowodzie. Przed zrobieniem zdjęcia poszłam do fryzjera. Chciałam włosy delikatnie ściąć i zrobić sobie grzywkę. Nie wiem, czy dobrze zrobiłam, idąc przed zrobieniem zdjęcia bezpośrednio do fryzjera, ponieważ fryzjerka była dość starszą kobietą i o ile włosy ścięła dość dobrze, o tyle moją grzywkę ścięła tak krótko. Ja w wieku 18 lat wyglądałam bardzo młodo, nie wyglądałam na swój wiek, a taka krótka grzyweczka u mnie wyglądała jak dosłownie u przedszkolaka. Więc no niestety już miałam tak zaplanowany dzień, że po wizycie u fryzjera szłam bezpośrednio do zdjęcia. Te zdjęcie zrobiłam, złożyłam w urzędzie przy składaniu wniosku o dowód osobisty. No i niestety w moim pierwszym dowodzie wyglądało to samo zdjęcie, złożyłam przy wyrabianiu legitymacji ubezpieczeniowej, więc towarzyszy mi ono do dziś. Może kiedyś pokażę Wam, jak wygląda. No więc tak. Tak wyglądały moje historie włosowe. Jestem ciekawa, jakie Wy miałyście historie z włosami. Piszcie w komentarzach. A dziś bez zbędnego przedłużania przejdziemy do otwierania kalendarzy. Pod ręką mam kalendarz Balea. Poszukamy sobie ósemeczki. Taka malutka ona tutaj dzisiaj jest. Cóż tutaj się znajduje? A tutaj się znajduje jakieś pudełeczko. Nie mogę go wyjąć. Nie mogę wyjąć tego pudełka. O, cóż tu jest? Pewnie jakiś kremik. Nie, to jest jakiś kremik z witaminą Q10. Tak, to jest krem na noc. Taka oto próbeczka ląduje również do naszego koszyczka. Weźmiemy drugi kalendarzyk, trend. Poszukam najpierw sobie numerka, żeby tutaj za długo czasu nie tracić. Gdzież tu się znajdujesz, ósemko? Ten kalendarz, coś czuję, nie dotrwa do końca. Tutaj jest ósemka. Cóż tu jest? Kolejny lakier do paznokci. No widzicie, jednak ciężko wyjąć. Ten lakier wygląda tak, ja go wyjmę troszeczkę później, bo jak widzicie, no nie chcę on wyjść z tego opakowania, nie chcę rozwalić całego tego kalendarza, więc zostawiam go tutaj, wyjmę go na pewno i wsadzę do tego samego koszyczka, w którym zbieramy kosmetyki na styczniowe rozdanie. Dziś zachęcam Was do subskrypcji tego kanału, zostawiajcie komentarze, łapki w górę. No i pozdrawiam Was serdecznie. Czekajcie do jutra.